dzisiaj niedziela dobrego pasterza, a dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. To jest obietnica Jezusa, że nie zostawi nas samymi, że choćbyśmy nie wiadomo, co się działo w naszym życiu, nigdy nie będziemy sami, bo choćby miał sam oddać za nas życie, to będzie przy nas. Będzie nas kochał, będzie robił wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi. Powiem szczerze, że w swoim życiu dawano mi wiele obietnic, choćby mówiąc tak pół żartem, pół serio to, że jak użyję jakiegoś szamponu, to będę miał bujną czuprynę, jak widzicie, nie działa. Choćby to, że jak stryknę palcem, to schudnę, nie działa. Dostałem wiele obietnic tego, że będę szczęśliwy. No i co? Kiedy mi się podwinęła noga, to tych ludzi po prostu już nie było przy mnie. Dopóki mieli ze mnie korzyść, zysk, to byli przyjaciele. Teraz ich nie ma. Ten obiecał mi, że będzie i jest. I ta obietnica, którą on złożył, i to dotrzymane słowo sprawiło, że ja chcę dalej iść za nim, bo doświadczam jego miłości i ja chcę tą miłością się dzielić z innymi. Dlatego, że Jezus mnie nie oszukał. Wierzę, że i ciebie nie oszuka. Dlatego i ciebie zapraszam, abyś nie bał się po prostu iść za nim. I dlatego, jak on mówi follow me, to po prostu weź się do niego przyłącz. Tak jak ja to zrobiłem i powiem szczerze, nie zawiodłem się i jestem szczęśliwy. Zatem follow me, dobrej niedzieli, dobrego pasterza i pamiętajcie, on słowa dotrzymuje. Dobrego.